71 punktów w głosowaniach polskich redakcji prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych otrzymał, zdobywając tytuł Dziennikarza Roku 2015. Konrad Piasecki, RMF FM. Ja byłem przepotwornie zaskoczony, bo liczyłem, że jeśli gdzieś zdobędę jakieś miejsce czy jakieś wyróżnienie, to będzie to miejsce w okolicach 5. czy 4. To, że wygram, nie mieściło się w ogóle w granicach moich snów, marzeń i wyobrażeń, wobec czego zaskoczenie było przeogromne. Przesadna emocjonalność komentarzy nikomu i niczemu nie służy. Spokój tak, ale to powinien być spokój w granicach pewnych kontrolowanych emocji. Znaczy uważam, że pewien rodzaj emocji, pewien rodzaj pasji, pewien rodzaj takiego zdrowego zaangażowania jest niezbędną cechą zawodu dziennikarza. No, nie, jesteśmy dziennikarzami, ale jesteśmy też ludźmi, mamy jakieś poglądy na świat, obserwujemy ten świat, coś nas w tym świecie wzrusza, coś nas w tym świecie drażni, coś nas w tym świecie denerwuje i coś nam się podoba. Czyli nie uważam, żeby dziennikarstwo absolutnie odarte z jakichkolwiek emocji było tym ideałem dziennikarstwa. Ja czasami emocje w dziennikarstwie pokazuję, chociaż zawsze staram się, żeby one były gdzieś na wodzy i żeby nie było ich zbyt wiele.